Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowy początek, ponieważ na początku chciałem wam pokazać, co zabiłem. Zabiłem tak zwanego twardziela. Był to list gończy, który zebrałem i przeczytałem, i taki wyglądał dziwny fioletowy krab. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa wygląda tak, że idąc tutaj na bursztynowe wybrzeże, natknąłem się na coś takiego, słuchajcie. Jak lodowe wilki. Czym jest lodowy wilk? Już wam widzowie tłumaczę. Lodowy wilk to jest również zlecenie, które dostaliśmy. Opis tego zlecenia był taki, że listu gończego, że te lodowe wilki to są wilki, które zostały przywiezione z dalekich krain. Powiedzmy, skoro są to lodowe wilki, to zapewne z Nordmaru. Tak bym strzelał. Było ich trzy, więc trzy gdzieś tu powinny być trzy truchła. Ja niestety widzę tylko dwa. A mam nadzieję, że gdzieś tu trzecie znajdziemy, prawda? Stary topielec, to też jest kurwa zlecenie! A wypierdalaj! Nie mam zapisu! Szybki zapis, widzowie. Robimy misję Zielona Latarnia, w której musimy ogarnąć bagienne ziele. I wydaje mi się, że ogarniamy bagienne ziele w tamtej wieży, w której była też paczka. Którą odciągnęliśmy straż od właśnie tego bursztynowego wybrzeża, i dzięki temu ten ziomuś zabrał nas na bagna do tych piratów. Skomplikowany? Może tak. Widzowie, zostawcie lajka na sam początek. Ja nagrywałem odcinek przez 4 minuty już wcześniej, ale się nie nagrało. Ale może to i lepiej, bo to są pierwsze moje słowa wypowiedziane. Przestań! Pierwsze moje słowa wypowiedziane dzisiaj, więc może to i lepiej, że się nie nagrało, bo jakoś turbo pasjonujące, mądre to, co powiedziałem, to nie było. Jest save zrobiony. Idziemy zabić starego. Kolejne zlecenia, słuchajcie. Jak my przyjdziemy, to kurwa tak. Witam serdecznie. Rozjebałem wszystko, co mogłem rozjebać. O kurwa. Chyba zlecenie. A nie. Stary topielec to nie jest zlecenie. Okej. Jest to po prostu stary topielec. Okej. Myślałem, że zlecenie, bo tak jak jeszcze raz widzę starego topielca, więc myślałem, że jest jakiś turbo wyjątkowy. Ale nie jest. Zleceń jest dużo, więc sporo tutaj się porespiło tych takich mobów pojebanych. Ale jest to całkiem spoko informacja. Przeczytam wam tylko, bo ja dzięki temu pitos i wbiłem nowy poziom w ogóle. Zielona latarnia. Latarnia morska znajduje się na wschód od miasta przy bursztynowym wybrzeżu. Mam tam zdobyć paczkę skrętów od niejakiego Marko. Więc taki mamy dzisiejszy plan. Zdobywamy paczkę bagiennego ziela. Wykonujemy misję, no i później wykonujemy kolejne misje. Proste. Sprawa wygląda w miarę prosto. Wykonać misję po kolei. Trzeba je powykonywać i tyle. Chodźmy tutaj w ogóle. Co tu jest? Rdeśnik jakiś tego nowego. Co tu będzie? Będzie coś tu ciekawego, jakieś turbo? Czy to jest zwykła droga? No nie wygląda na zwykłą drogę, ale też nie wygląda na turbo niezwykłą. No jest to jakieś miejsce. Jest tu, widzę, kurwa, troli. O kurwa, to jest więcej troli niż jeden troll. Czy my mamy szansę z trollami? Ja myślę, że odpowiedź brzmi nie mamy. A zważywszy, że mam zepsuty zapis, musiałbym zresetować prawdopodobnie komputer. A nie chce mi się tego ustawiać od samego. Nie chciało mi się wstać, kurwa, i resetować, ustawiać wszystkie od nowa. Jasność kamery, jak już ustawiłem wszystko, to trzeba poustawiać. Chociaż widzę, że i tak jest chujowo ustawione. Ale przed chwilą było dobrze. Niestety pogoda zmienną jest. Nowe powiedzenie. Ty, jakieś ruiny, no dobra. Tutaj trzeba. Kurwa, ten zapis do pizdy, że ja to tak zrobiłem. Niestety, widzowie, ale nagramy dzisiaj. Albo. No nie mogę zresetować, więc teraz odcinka już nagrałem 4 minuty. Bym musiał od początku się witać. Dobra, jednak błąd popełniłem. Mogłem jednak trochę, widzowie, zresetować to. I mieć spokój z tymi zapisami. Chodźmy tutaj, to są jakieś kurwa ruiny. Nie. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że tu jest wejście? Tu jest wejście do jebanych kanałów miasta? Kurwa mać, tutaj?
Przecież te kanały są kurwa większe niż miasto, co jest grane? Ja pierdolę, my jesteśmy na bursztynowym wybrzeżu i tam się kończą kanały? Co się widzowie dzieje? Co się dzieje? Ale się wczytuję, bo mam zepsuty komputer. O kurwa, widzowie. No, trochę ciekawość mnie zżera, no. No tak. Tak tylko liźniemy delikatnie tutaj, co się może tu dziać. Tutaj jakieś łóżko. Tak. O! Jest to chyba też zlecenie. Ściekowy truteń? Nie. Nie jest to jednak zlecenie. Ściekowy truteń, cyk. Bo wiem, że tutaj jest w tych kanałach też zlecenie na jakąś. Na jakieś chyba krwiopij. A może na tego, na tych trutni, nie wiem. Na te trutnie, nie wiem. Na coś wiem, że jest zlecenie tutaj w tych kanałach. Tak tylko muśniemy języczkiem, tak? Polizemy widzowie trochę. Krokodyl. Alligator. No dobra. Aligatory nie są problemem, turbo. Glizda? Czym jest kurwa glizda? Już mi się to nie podoba. O. Glizda, kurwa. Dobra, i ociekryńca, nowe moby. A tu idziemy na powierzchnię, czy idziemy... Nie pierdol, że my jeszcze w dół tu możemy iść. Dobra, widzowie. Zesram się chyba ze szczęścia, kurwa. Ale to jeszcze nie teraz, widzowie. Wracamy, ewakuacja. Trzeba powykonywać misję. My jeszcze te kanały, słuchajcie, odwiedzimy na bank. Ale kurwa jazda. Nie no, to jest pojebane, że my się tu. Zobaczcie, gdzie my się znajdujemy, ty. A nawet nas teraz nie ma, bo jesteśmy po ziemiach, ale jak wyjdziemy, to zobaczycie, gdzie my się znajdujemy. Ta lokacja jest tak duża, że gra musi ją kurwa wczytać, ty. Pojebane to jest, ale jestem biały. Jocie kryńca. Szybko, szybko naprawimy, póki się widzowie wczytuje i wykonujemy tą misję tam latarnią. Szybko, szybko, tik. Elegancko. Niestety światło się zmienia, a że kamera się nie ustawia automatycznie, że mogę ustawić, że się automatycznie zmienia, ale wtedy jest taki problem, że że ma 3 FPS-y. Tak, aha, dobra, już myślałem, że to się zawaliło, kurwa, albo coś takiego i mówię, co się dzieje, widzowie? A to jakbym tu kiedyś wychodził, to bym pewnie nawet nie spojrzał i pomyślał, nie mogę tu wyjść. O nie, ja nie mam zapisu, proszę. Nie. Marvin, zastanów się, co ty robisz w życiu. Proszę cię, Marvin. Nawet escape'a nie mogę kliknąć. Nie. No kurwa. Zara. O! Praktycznie. Cyk, cyk, git. Cyk, cyk, git. Cyk, cyk. No kurwa i miodzio. I lecimy, widzowie. Dzisiaj będzie taki odcinek montowano-longowy. Bo problem jest taki, że chciałbym to zmontować, tak pociąć wam. Ale też za dużo save'ów nie mogę robić. To mi się chyba nie chce za bardzo. Dobra, idziemy przy jakiejś wieży. Tu ma być tego wieża, gdzieś tu powinna być. Tak. Nie, nie wiem. Kurwa, gdzieś od miasta do tego bursztynowego wybrzeża powinna być jakaś wieża. Ty, a to nie, my gdzie byliśmy, to my nie byliśmy na bursztynowym wybrzeżu chyba. Nie, my byliśmy gdzieś indziej, to nie było bursztynowe wybrzeże. To chyba było po stronie żeglarza. A duże to bursztynowe wybrzeże. A, bursztynowe wybrzeże to jest tamto miejsce, gdzie tam się znajduje tako. Nie kolonia, kurwa, tylko oni tam coś zro. Oni. Szabrownik! Przestań. Oni tam tego. Ta gildia, ta inna gildia, przeciwnicy gildia. Gildia przeciwników. Się znajduje i tam czeka. Znaczy tam byliśmy sprawdzić razem z Cynamonem, co się dzieje. I gdzie potencjalnie może być nasz braciszek. Teraz już wszystko pamiętam, widzowie. Ja ogólnie to dużo rzeczy pamiętam. Zaskakująco więcej niż większość osób, mam wrażenie.
Ale problem jest tylko taki, że potrzebuję chwili, żeby sobie przypomnieć. Albo jakiegoś takiego bodźca, który mi przypomni to wszystko. I Wtedy to to ja ja się od nie buta znam, więc wiem. tu nie ma. Ale jakbyś ty tak mnie. A, jeszcze imiona też nawet pamiętam. Tylko mówię, jest potrzebny bodziec i wtedy już wiem, kto jest kim. Tylko takie małe nakreślenie sytuacji, ja już wszystko wiem, ale tak, że ze spizdy przypomnieć, kto jest kim, to już kurwa ciężko. Dobra, idziemy! Atak na gobliny! Szukamy tej wieży zajebanej, no tu powinno być, między bursztynowym wybrzeżem, tak? Jakaś wieża, kurwa. Niczego tu nie znajdę. Gdzie ta wieża? Ja myślałem, słuchajcie, że od razu zaczniemy odcinek. Cyk, 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 zrobimy misję. Niczego tu nie Nie znajdę. ma. Później drugą, później trzecią. No i do domu. I sobie zresetuję komputer, nagram jeszcze jeden odcinek. I tyle, widzowie. Wszystko sprawnie pójdzie pięknie. Mieliśmy podkę w ogóle na bieganie, ale kurwa się zużyła. Niestety, bo napierdalałem się z wilkami lodowilki. Zostały pobite. No jest problem. Gdzie jest ta wieża, ty? Tu są te kopalnie. Tu jest ta kapliczka, no nie? Kapliczka, drewno do wydobywania. Zobaczymy, czy tego. Zobaczymy, czy te drewna się resetują jakby po jakimś czasie. A tak, na pewno tu ścinałem. A to ciekawe. To żelazo w środku też się pewnie jakby zresetowało i mogę je od nowa wydobywać. Niesamowite. To ja będę te kopalnie, kurwa, tak często złoto odwiedzał, że my będziemy tak widzowym bogaci, że to jest szok. No, jeszcze raz przeczytam wam misję. Neville, stary rybak, poprosił mnie o zajrzenie do starej latarni morskiej. A stara latarnia morska. Przebywają tam rybacy, którzy potajemnie palą bagienne ziele. Mam tam zdobyć paczkę skrętów od niejakiego Marko. Latarnia morska znajduje się na wschód od miasta przy bursztynowym wybrzeżu. No jak dla mnie jest to wschód miasta. No i jak dla mnie jest to przy bursztynowym wybrzeżu. No nie? No chyba tak. Jak dla mnie to jest jedyne wejście na to, żeby iść, że jakby. Wydaje mi się, że nie ma bardziej wschodu miasta niż tu jest wschód miasta i nie da się. No kurwa, a ominąłem cię wtedy. No dobra, to ci się teraz nie upiecze już, to panie topielcu morski. Pamiętam, jak to był przeciwnik, jak tu szedłem wykonać Tu misję, nie ma. mówię. Jo cię kryńca, topielec morski? Jak my widzowie umarliśmy? O, tu jest też zajście do tych kanałów. A, to widzowie, Bob. Bob tak zwany. Gdzie do chuja jest ta latarnia morska? Szukamy latarni morskiej, ale kurwa nie widzę, widzowie. Nie wiem, czy nie będzie trzeba zatrzymać odcinka, bo nie będziemy też chodzić w kółko. Trzeba wykonać misję, ale też trzeba poprowadzić fajnie odcinek, widzowie. Żeby było fajnie, żeby nie było nudów. Nudy, nie ma. Chyba, że, no nie pierdol, że tam ta latarnia morska to jest latarnia morska. Tam? No kurwa, wygląda jak latarnia morska. Ech, no może być, widzowie. Może być ta wyspa. No to nie mogli powiedzieć na wyspie, tylko na wschód latarnia morska. No to szukam, kurwa, jak cymbał. Od 20 minut tej latarni morskiej. Jeszcze wcześniej, przed zaczęciem odcinka, szukałem. A tu się okazuje, że to chyba nie o to chodziło, że na wyspie, tylko że tam. Możemy tam podpłynąć, myślę. Czy my mamy szansę z jaszczurami, topiesami? No chyba mamy. Z wężem ciężko będzie. Z wężem na bank będzie ciężko, jest. Ale to jest młody. No to może jeszcze by się udało z młodym. Jaszczurem ognistym ciężko. Ja nie mam save'a. Niestety. Więc zabijemy jaszczura. Chodź tu kurwa szybciej. I tam jest ten ognisty. Po kolei. Jaszczur, chodź tu. Musimy ostrożnie. Teraz będzie. Musimy trochę mniej kurwa. Nie, nie, nie. O, nie trafiłem. Młody wąż morski. Pyk, pyk, chodź tu. Oj, ciężko, widzowie, ciężko. Pyk, pyk, pyk. Zanim on tu dojdzie, to trochę chyba już go rozjebiemy. Nowe wytyczne, jakaś misja. Co się odjebało? Jaka misja, nowe wytyczne, pokaż. Wydaje się, że młode węże morskie polubiły bursztynowe wybrzeże. Będzie trochę trzeba wprowadzić poprawki do wytycznych tropicieli. Jedno miejsce odhaczone. O, proszę bardzo. I musieliśmy tak czy siak się tu znaleźć. Więc spoko, od razu jedna misja jakby zahaczona.
No i gituwa. W ogóle co to jest to po lewo, kurwa? To jest jakiś fort? Fort Straży Miejskiej? Nie wiem, coś takiego. Zatrzymam wam na tą chwilę, jak się zapisuje gra. Dobra, widzowie, zapisane. Idziemy spróbować rozjebać ognistego jaszczura. Ogniste jaszczury mają taki problem, że są ogniste. O, no, to pozdro. Pozdrawiam z rodzinką. Ale by się teraz na ogniste jaszczury by się przydał tego. Pancerz południowca, bo on tam ma ochronę, kurwa, przed ogniem 7000 i pewnie jakiś pas też fajny ma. Wtedy myślę, że wolno, bo wolno, ale byśmy sobie poradzili. Czytujemy grę i lecimy na latarnię morską. Wykonać misję. Czy ja tam płynę z buta? Raczej nie, pewnie wezmę sobie łódkę za 10 golda. Idziemy tutaj. Ale fajnie, że przy okazji wykonaliśmy tą misję. Spoko bardzo. Z tymi wytycznymi, bo trochę tych miejsc, tych wytycznych musimy odwiedzić, więc cieszę się, że już jedno odhaczone. Weźmiemy łódkę, mam nadzieję, że oni nas tutaj zawiozą. Że jest tu jakiś przewodnik. Widzę też miejsce do łowienia ryb. Chętnie skorzystam. Czy młody wąż morski? Ole, bije skurwibąk. Łocie, kryńco. Czy on ma... Nie, on ma zwykłe kły morskiego węża, a nie kły młodego morskiego węża. Co jest świetną informacją. Bo my za to w kurwę siana zyskamy. Bierzemy ryby. Dziwne, że nic nie bierze. Jak mam wydobycie na 100%, ale dobra. Może to nie od tego zależy jednak. Jeśli chodzi o łowienie ryb konkretnie. Idziemy do tej latarni morskiej. Tylko jest noc, ja będę siedzieć kimno tutaj. Co to? Słyszę cię, młody wężu. Czy ty jesteś młodym wężem? Jesteś młodym wężem. To chodź tu, kurwa. Ospierdolę cię, mam nadzieję. Celniej, celniej, Marvin. Celniutko, celniutko. Pyk. 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 Dobra, na szczęście jest kurewsko wolny. Idę się, widzowie, kimnąć i płyniemy na tego. Płyniemy na latarnię morską. To szybko. Mam nadzieję, że ktoś mnie tu podwiezie. Raczej tak. Ale wiadomo, nie, znaczy właśnie nie wiadomo nigdy. Idziemy się kimnąć. Do rana, bo to w nocy to średnio. Mi się niewygodnie siedzi, kurwa. Tak mi jest najwygodniej, jest najdziwniejsze. Rybak Dukan, ty mnie zawieziesz? Zabierz mnie do latarni morskiej. A więc lecimy. Krabę se zabiję później. Wykonajmy tą misję. Latarnia morska. Są tutaj przedstawiciele bagiennego ziela. A czemu ty mnie bijesz? A bo jestem. Ale jestem debilem. No przepraszam cię, Marko. Bo jestem w tym, w pancerzu, tak? Gdy tylko dotarłem do latarni morskiej, o której mówi Nevi, zostałem zaatakowany przez rybaków. Może uda mi się znaleźć przy nich ziele, o którym wspomniał. Kurwa mać! Kamas! Jest chyba paczka. Szczelnie zapieczętowana paczka. Misja wykonana. Zaraz będzie, tylko jeszcze musimy oddać. Mam paczkę z zielem, o którą prosił Neville. Powinienem do niego wrócić. Ciekawe, czy ci rybacy mieli coś wspólnego z przemytnikami, które ostatnio śledziliśmy. Lorenzo z pewnością będzie zainteresowany tą informacją. No proszę bardzo. Jeszcze od Lorenzo siano zyskamy. No to jednak warto było zabić frajerów. Ciekawe, czy tylko jakbym przyszedł tu bez pancerza, to czy oni by tutaj stwierdzili, że ze mną porozmawiałem. To jest taka jedna z rzeczy, która mnie jeszcze zastanawia. Idziemy zbadać, co tu jest w ogóle w środku. Niczego Nie tu nie znajdę. będę jeszcze zatrzymywał odcinka. Zbadamy, co jest w środku i dalej uda mi się na kolejną misję, która... Jaka to będzie misja, to jeszcze do końca sam nie wiem, więc... Mielonidas? Ja dobrze przeczytałem, kurwa? Melonidas. Melonida. O! Wymagana zręczność 60 bije 80. Kurwa, jakaś siekiera broń. Chyba. Stara moneta, wino jakieś podniesiemy. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Chyba nie ma. Mielonidas, ty. To bym przeczytał. Uwielbiam w ogóle ten wywiad z Mielonidasem po Alkomaster. To jest mój ulubiony wywiad. Mówi, że nic nie rozumiem, co tam jest w tym wywiadzie.
I tak jest moim ulubionym. Dobra, idziemy zobaczyć co jest w środku. Podejrzany tasak. Co daje podejrzany tasak? Chyba podejrzany tasak jest napisane jakieś imiona, kurwa. Lucy. Okej, strzała. Jak spotkamy tą postać, to pewnie będziemy mogli oddać jej tutaj ten tasak. Rozmawiać co... Zapytać pewnie, co ten tasak tutaj robił. Temat cicha, że jakieś strzały, jakieś monety, no to zawsze weźmiemy. Mamy widzowie 3800 golda. Wydaje się dużo, w praktyce nie jest to dużo z tego względu, że tutaj bardzo szybciutko jedna potka kosztuje 1500 golda i bardzo szybciutko się wypierdolimy z tego sianka. Więc nie ma co z tak się cieszyć. Idziemy jeszcze tutaj, widzę. Tu jest jeszcze latarnia morska, smoła. Idziemy na górę. Oczywiście zejście wam zaoszczędzę, ale chodźmy, może znajdziemy coś tam ciekawego. I szybko bym save'a zrobił, bo chyba dawno nie robiłem. Skoro, że mam zepsute save'y, muszę czekać 30 minut. Jak się spierdolę z tej drabiny, to mnie szlach trafi. Dobra widzowie, wchodzimy dalej po drabinie. Zobaczymy, że jeszcze coś jest na górze. Jest coś ciekawego na górze? Nie ma. A jest, eliksir życia, proszę. Eliksir życia. O kurwa, ja bym tu wszedł fest. Proszę. O. Ty, o dziwo mało mi zadało hapę. My w kurwę hapę mamy, co tu jest? Stara moneta? No i złoty puchar. Worf. Dobra widzowie, wchodzimy. Ja wracam, idę wykonywać dalsze misje. Zabijać stwory, a my widzimy się za chwilę. Pewnie dla mnie to 20 minut, dla was... Zabierz mnie do... Tak o. Powiedział, hej ty, oddawaj moje ryby, jak coś takie nas spotkała tutaj interakcja. Zważywszy, że nagrywam odcinek, to wam jeszcze pokazuję. Tylko wróciłem z latarni i się kimłem i wypiłem potkę, którą znaleźliśmy. Ona dała nam 25% z tego, 25 punktów z całego życia, więc bardzo przyjemnie. Nie ukradłem ci żadnej ryby. Widzę cię pierwszy raz na oczy. Niech to szlak. Tak czułem, że się nie dasz nabrać. Ale to może nawet lepiej. Po prostu zabiję cię i zabiorę wszystko, co masz. Odłóż broń! Nie jesteś... Odłóż broń! Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. O nie, był to najcięższy przeciwnik. Dobra widzowie, idę i wracam do miasta, bo w ogóle przeanalizowałem sobie misje, które mam i tak. Nowe wytyczne to jest misje, które mogę zrobić, więc może jeszcze to zrobię. Tanie strażnicy to jest kopalnia soli, to też jest z tablicy ogłoszeń, więc tam też możemy się udać. To są wszystko bagna. Dzielnica pięści to dzielnica pięści. Powiew północy to jeszcze nie możemy mu powiedzieć, do jakiego miejsca ma się udać, bo to jest z tym gardem. No i gorące piaski to jest ta misja tutaj, czyli zabić tam te stwory. Aczkolwiek no jeszcze jestem zbyt dużym bobkiem, żeby to zrobić. Idę sobie zabić kraby i wracam do miasta, a my widzimy się za sekundę. Siema widzowie, chyba spotkałem kogoś, na kogo jest zlecenie i w ogóle znajduje się... Ale kurwa, wymiana szybka. Tylko żeby... Ty jest tu śmieciu. Tak. I o, cię kręca widzowie, my wrócimy i będziemy wszystkich kurwa rozpierdolę. To ciekawe, co jako ciekawostkę chciałem wam powiedzieć, słuchajcie. Ten chłop może nas zabrać w to miejsce tutaj. Rozumiesz? Przypłynął tutaj, a my musimy się udać do wieży sygnałowej właśnie w Silbach, tam gdzie byliśmy na samym gdzieś tam starcie, gdzie chyba sporo osób miało problem z dojściem. Bo widziałem, że jest to chyba w miarę popularny odcinek. Zresztą sam miałem, więc... Czy miałem? Chociaż nie pamiętam, czy miałem, a tak mi się wydaje. Więc co ciekawe, słuchajcie, on nas może zabrać w to miejsce tutaj. Jest to... Coś tu było, nie? Co to jest? Jeszcze raz. Bandycka buława. Co jest kurwa ciekawe w sumie, że nas tu może zabrać. Raczej twoich tutaj... Twojej pomocy już nie będę potrzebować, bo idę do wieży sygnałowej w Silbach, a później do winnicy Rity i zakończymy zlecenie, tam zadanie nowe wytyczne. I tyle widzowie. I czym ja wam chcę pokazywać tą drogę tu? Pewnie coś tu albo to daleko jest, bo to cały Silbach muszę w sumie przejść. Więc jeżeli coś się wydarzy ciekawego, no to chyba standardowo widzimy się wtedy. Jeżeli nie, to widzimy się przy wieży sygnałowej.
Dobra widzowie, bo tu się trochę wydarzyło, kurwa, szczerze mówiąc. Jestem w wiosce Silbach i spotkałem Ezekiela, któremu załatwiliśmy tutaj stoisko i zadaję mu pytanie. Mówię, siema Ezekiel, co tam u ciebie? On mówi, że fajnie, że skoro jesteś z gildii kupieckiej, to mam fajny miecznik do sprzedania. Ja mówię, jaki miecznik? A on mi, że lekki miecz mistrzowski. Kosztuje 1800, ale sprzeda mi go za 800. Ja mówię, za 800? To aż żal nie brać. I wziąłem. I właściwie brakuje nam tylko 20 zręczności i będziemy mogli go używać, więc kurwa, mówię, pewnie, że biorę. I słuchajcie, wiecie, co on miał jeszcze w eku? Wiecie, co on miał, widzowie, w eku? Chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia. I co nam to daje? Smoczy korzeń, ser, torebka pieprzu i plus premia do siły razy 3. Solidna potrawka. Ma też potrawkę prędkości, która daje nam speeda. Zajebista sprawa. Zębate ziele, dowolne warzywo, dowolne mięso, sól, miodzio. Wywar z grzybów i ziół, to już takie mnie interesujące. Wreszcie widzowie, kurwa, nie wiem, który to jest odcinek, 40 odcinek, ale mamy kluski z goblinimi, z goblinimi jagodami. 2 razy goblinie jagody, 12 miodu, worek mąki, osełka tłuszczu. I dostajemy premię do zręczności 3. Jest to w chuj warte i... No i fest gituwa, Ezekiel, jesteś giga, kurwa, koksem. I już nie żałuję, że ci to załatwiłem. Zajebiste rzeczy miałeś. Masz też, widzę tutaj, smarowidło, to nie chcemy. Kluski z goblinimi jagodami to oczywiście, że wezmę i kupię. Plus chciałbym trochę tych miksturek prędkości, a to mano odnamy. Chciałbym tych miksturek szybkości trochę... już nie osiana w ogóle! O, jeszcze z jedno kupię. Ze trochę trzeba pokupować tutaj tych miksturek, bo ja... Co się dzieje? Nie szukasz przypadkiem pracy? Nie... Tak. Znaczy się... Tak? Nie szukasz pracy? Czy nie szukasz pracy? Tak. Potwierdziłeś, że zaprzeczasz? Czyli nie szukasz pracy? I nie chcesz pracy. Tak czy nie? Nie. Co? To ja już nic nie rozumiem. Zapytam kogoś innego. A. Pogadali. Dobra widzowie, mamy mega dużo rzeczy i tak jak mówiłem, siano w tej grze, słuchajcie, to jest tylko, te gobliny jagody sobie zjemy przy okazji, kiedy będziemy musieli jeszcze HP zregenerować, bo to nam też HP odnowi. A teraz jakoś turbo nie potrzebuje tych trzech zręczności. Tak jak mówiłem, te 3500 golda, które mieliśmy dzisiaj na samym początku, jest względnie mało. Bo tak naprawdę kupię 3 potki zręczności, tutaj coś i nagle tych pieniędzy nie ma. I się wypierdoliłem z całego siana. Zresztą te przepisy i tak dalej też sporo kosztowały. Lokwar. Zwiększymy moc magiczną? Nie, raczej nie. Zobaczmy, czy masz coś ciekawego spotek. Mikstura kamiennej skóry. Fajnie, obroń przede wszystkim broniami. Spoko, mikstura szybkości. Już tyle kupiłem, że już kurwa nie chcę. Mikstura swobodniego spadania. Nie, goblinie jagody, chcę. Chcę goblinie jagody, daj goblinie jagody. Daj mnie to. Co tu jeszcze masz w ogóle w weku? Gulasz grzybiarza kupię. Gulasz ziołowy kupię. Fajnie jest tu wrócić w ogóle, nie? Fajne rzeczy ma, kurwa. Nie spodziewałem się, że takie fajne rzeczy będzie miał. Topór. Nie, właśnie. Nie. Problem jest widzowie taki, że nie mam zielonego pojęcia. Co mam sprzedawać mu? Bo ja nie wiem, w co my idziemy. W sensie, nie wiem, w co pójdziemy. Czy ostatecznie nie pójdziemy w tego ziomka, który nas nauczy otwierania zamku, w teorii, bo my już praktycznie umiemy. I wtedy sprzedamy mu te srebrne i złote puchary za fajną cenę, więc lepiej tego teraz nie sprzedawać. Czy pójdziemy w wykuwanie broni, więc nie sprzedawać broni. Właściwie nie do końca jestem przekonany sam, co chcę tutaj robić. Jest to problem. Nawet nie wiem, czy nie powinienem się nauczyć miksturek. Zamiast tych robienia tych przepisów, tych goblinich jagód. Bo z drugiej strony, bo z jednej strony jak się nauczę, tylko teraz bym musiał znaleźć jakby przepis na miksturę, prawda? A tak to mamy przepis na jakby na te goblinie jagody, tak? Jest to o wiele łatwiejsze. Więc kurwa, sam nie wiem, widzowie, co my tak naprawdę chcemy, a czego nie chcemy.
Bym musiał to wszystko przeliczyć. Ile mam tych goblinich jagód, bym musiał to wszystko kurwa podliczyć. Zastanowić się, gdzie taki przepis i tej alchemii mogę się nauczyć. Wydaje mi się, słuchajcie, że mu posprzedaję te miecze. Po co mi te miecze, jak ich i tak nie będę używać. Więc cyk i dawaj te goblinie jagody raz. Ja bym chciał zobaczyć, ile tych goblinich jagód mamy, bo ja przez całą grę nie sprzedawałem. 6. Czyli 6 z tego moglibyśmy uzyskać 6, 2 na 18 zręczności, jeżeli nauczyłbym się w potki. Tego co oczywiście rozumiem, że będzie zużywać jedną goblinią jagodę na potkę. Ale z drugiej strony 18 zręczności, a tak bez nauki tego, tylko wytwarzając tego jedzenie, zrobimy 3, 6, 9. Nauczymy się 9 zręczności. Będziemy o 9 punktów zręczności zręczniejsi. Plus z tych 10 nauczę się jeszcze 5, czyli 14, ale w przyszłości. Kurwa, to jest widzowie za ciężkie. Nie wiem, co mam robić, ale wydaje mi się, że z tych goblinich jagód, to my się po prostu zgotujemy coś i nie będziemy szli w alchemię. Po prostu będę szedł w zręczność. Tak mi się wydaje, że tak jest chyba lepiej. Ale czy jest lepiej? Chociaż z drugiej strony inwestycja w przyszłość, bo tak bym też mógł wytwarzać na przykład potki na szybkość, potki na sram to kurwa, tamto. To nie wiem, widzowie, co robimy. To jest kurwa zbyt skomplikowane. Na razie uciekamy, idziemy jeszcze tutaj do tego budynku. Nie wiem, czy ja tutaj nie mam przypadkiem jakiejś nagrody do odebrania, dlatego chciałbym tutaj porozmawiać z nimi i się upewnić, czy takiej nagrody nie mam. Bo trochę tych, tutaj zabiłem jakiegoś chłopa, nie? To zlecenie. Nie wiem, czy to było zlecenie z Silbach, czy to było zlecenie wykonane z miasta. Zaraz się przekonamy. Najpierw dawaj mieszka. Jak mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Czyli nie, czyli to jakby to zlecenie, które dzisiaj wykonaliśmy na samym początku, jak tutaj przybyłem. To było zlecenie, które muszę jakby oddać i odebrać w mieście. Dawaj te wszystkie mieszki. To jest zajebiste, bo teraz tylko chodzę i zbieram te mieszki. Bo kurwa, bo mogę. Czemu by nie? Chodźmy jeszcze pogadać tu. Może on ma coś do kupienia od nas. Może ma coś jeszcze fajnego do sprzedania, kto wie. Markus, hey, słuchaj mnie. Kradzież tego mieszka, ucz mnie. Też mnie możesz uczyć zręczności. Za 15 sztuk złota. No to niedużo. A zobaczcie, ile to kosztuje, kurwa. 15 za 5 zręczności, to chyba alchemia by się bardziej opłacała. Albo łuki? Kurwa, i co? Ja już nie wiem, co się uczyć. Przyniosłem trofea? O kurwa. I co, ty to kupisz za zajebistą cenę? Ale ja ci nie wiem, czy ja chcę to sprzedawać. Z jednej strony chcę, a z drugiej strony to się przyda na robienie łuków, na jakieś tutaj rzeczy nowe, więc nie wiem, czy chcę ci to na razie sprzedawać. Chyba na razie to przede wszystkim chciałbym się udać dalej, tak mi się wydaje. My się modliliśmy do tego tutaj bożka. Pewnie tak. Czy mogę się pomodlić drugi raz? Nie wiem. Pewnie nie. Nawet nie chce mi się patrzeć, szczerze. Bo to i tak za dużo nie daje, a minus 100 golda. Nawet chyba tyle nie mam, nie? Nie mam 100 golda, mi się wydaje nawet. Idziemy do tej wieży sygnałowej. Już pamiętam na pamięć, jest ta wieża sygnałowa. A przy okazji wykonujemy zlecenie nowe wytyczne, dlatego tam się musimy udać do tej wieży sygnałowej. Więc zastanawiałem się, tam jest napisane, że bursztynowe wybrzeże i wieża sygnałowa. I myślałem, że wieża sygnałowa przez długi czas to jest ta, słuchajcie, wieża, gdzie jest tego. Na tym bursztynowym wybrzeżu od razu, nie? Ta latarnia morska, myślałem, że to jest to. A się okazało, że chyba nie do końca. I później mi się przypomniało o istnieniu czegoś takiego jak faktycznie wieża sygnałowa i że ona znajdowała się tutaj. Problem jest tylko ta... A, właśnie. Jest bardzo duży problem, bo tu nam chłopce nakopać tej wieży sygnałowej. Ale możliwe, że tutaj mamy się udać. Pomożemy naszemu ziomkowi, bo kurwa ciężko mu idzie, widzę. Zaraz się wypierdoli. Szybko, szybko. Bo ja tu muszę wykonać misję i z nim porozmawiać, a ty zaraz padniesz. Jeszcze jeden parszywy stwór. No, Gierkę, trzeba porozmawiać tutaj.
Facet z facetem. Na polowaniu? Zgadza się. Nie ma lepszego miejsca do polowań na ścierwojady, ale jako tropiciel pewnie zdajesz sobie z tego sprawę. Oczywiście. Nie zauważyłeś w okolicy niczego podejrzanego? Nie pojawiły się jakieś stworzenia, których normalnie się tutaj nie spotyka? Nie. Wszystko po staremu. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś wilki czy krwiopijce, ale to cały czas stare, dobre lęgowisko ścierwojadów. Dobra. I wszystko mamy. Wybacz, ale... Miodzio, wezmę sobie z tych ścierwojadów, co można pobrać, jakieś tam mięso, jakieś jaja, coś tam weźmiemy, zawsze się chyba przyda. Kurna, nie dałem te ścierwojady, ale nieważne. Idziemy, słuchajcie, teraz do winnicy Rity. Winnica Rity znajduje się w tamtym miejscu, mniej więcej jakoś. Więc daleko nie mamy, nie będę kończył tutaj odcinka, bo udamy się do winnicy Rity. Później wrócimy pogadać do miasta, bo będziemy mieli dwie sprawy do załatwienia u Lorenzo. No i zajebiście, oddamy dwie misje dzisiaj wykonane. Myślę, że całkiem sprawnie poszedł ten odcinek, mimo dzisiejszego nieogaru z mojej strony. Tego, że nagrywałem trzy razy odcinek, bo pierwszy raz mi nie wyszło przywitanie. Jakiś taki był przyjebane to przywitanie, więc mówię, kurwa, jeszcze raz. Nie ma co. Drugi raz się okazało, że nie nagrałem dźwięku. No i przy okazji mamy jeszcze kompa. Coś mnie nie śmiga, nie karta graficzna, tylko dysk. Niczego tu nie ma. I nie mogę zapisywać w miarę często. Ale mam nadzieję, że i tak wyszedł w porządku odcinek. Co ty robisz? Mytnik. Czym ty się kurwa zajmujesz? No pojebało cię coś na łeb? Kurwa, gdzie mam zapis? Ja cię kryńca. Ale kurwa chujoza, widzowie. Mytnik jakiś mnie zaczął zaatakować. Ty sobie to wyobrażasz, widzu? Mytnik. Pojebało ci się coś we łbie, chłopie? Może, jeżeli w odpowiednim momencie teraz zapisałem, mogłem na samym starcie, jak wyciągnął broń, tylko zapisać. Jeżeli teraz, ja wiem, że bardzo długo się zapisuje, ale jeżeli teraz uda nam się uniknąć dwóch strzałów, jednego nam się raczej nie uda uniknąć, ale w ogóle napierdala z tej kurzy, nie? Schowamy się za drzewem i tam nas... O! Dobra, Miodzio, tu nas nie powinien trafić. Zbakowany, świetnie, świetnie, mikstura. Cyk, mikstura, cyk. Normalnie to bym zapisał jeszcze raz, ale pierdolę to. I napierdalamy się z tobą, kurwa. Mnie wkurwiał. Ale ty muci, zmytnik. Ale muci. Kurwa mać, jaki dobry przeciwnik. No pojebało ci się coś. Nie, no za dobry jest, kurwa. Jakiś mytnik. Zajebany, widzowie. Jeszcze jedna próba, jak nam się nie uda, to resetujemy. Znaczy resetujemy, w sensie zatrzymuję nagrywanie i go pokonam w inny sposób. A właśnie, przecież kurwa to nie jest takie głupie, przyzwać szkielet i napierdalać od pleców. No całkiem mądre, szczerze mówiąc nawet. Szybko, żeby się wczytywało i na czas. Na czas reakcji robimy. O, może będzie zbugowana animacja i będzie musiał jeszcze... Nie będzie. Ale to nie ma znaczenia. O ty kurwa. Lamusie jebany. Pota? To spokojnie, my się nie spieszymy. Pota, cyk, cyk, cyk. On tam pewnie czeka na nas. Spokojnie, przemiana w polną bestię. Nie, ale przyzwanie zębasza, przyzwanie szkieletu goblina brzmi jak coś gównianego na tego chłopa. Przyzwijmy zębasza. Czemu by nie? Mamy te rzeczy? Przyzywajmy te rzeczy. No nie mów, że się zbagowałeś, żeś durniu. No proszę cię, zębacz. Ty kurwo jebana zębaczowska. No ruszysz się. Wypchnę cię może. Dam radę cię wypchnąć? Zębacz. Ja pierdolę. Zębacz, proszę cię, kurwa. Dobra, widzowie. No jeszcze raz, dobra, bo to może być nawet tak zwany entertaining dla widzów. Czytujemy jeszcze raz, próbujmy jeszcze raz. Ta sama taktyka, zęba, spotki i lecimy. Busek szluga. Jak teraz nie wyjdzie, to ominiemy go, bo chuj wie co. Idziemy. Teraz nam wyjdzie, trzymajcie kciuki, witowe. Na pewno się uda, kopium. Na pewno się uda.
Ale w ogóle jest ciemno. A ty kurwa. Dobrze, bo chowa broń. Cyk. O, nawet tego strzału uniknęliśmy. Bardzo w porządeczku. Cyk. Ekstrakt leczniczy. Elegancko. A może mu jakąś lodową lancą przypierdolić? To też może nie głupie takie. Przyzwanie wilka? Nie no, raczej z wilkiem to on rozpierdoli. To jest jakiś mocny przeciwnik. Proszę, nie zbuguj się. Może tutaj go przyzwę. Pyk. Dawaj zębacz. Ruchamy, ruchamy, ruchamy. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj zębacz. Dawaj, dawaj, no. Dzida, dzida, dzida. Ja napierdalam od pleców. Dawaj, dawaj zębacz. Dawaj, pięknie, pięknie. Pięknie, damy, mam go. Dobrze. A, bo to był lis gończy. O kurwa, to już trzeci lis gończy, który widzowie wykonaliśmy. Mytnik. Rozdupcony lamus. Tak jest. Zapisuję. I idziemy do winnicy. Wykonamy też, może tutaj jest jakieś chyba zlecenie też na tą leśną bestię. A, leśna bestia to pewnie cienio... Nie. Ja myślałem, że leśna bestia to cieniostwór. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... Tutaj są raczej opisane te postacie albo potwory, które mamy zabić i są bardzo nietypowe, więc raczej cieniostwór nie był leśną bestią. A nawet jeżeli był, no to nie mamy szans cieniostwór. Nawet wam nie zatrzymuję, bo tyle gadałem, że się samo... Że sam ten czas minął. Idziemy dalej. Krwepica? No co, nie rozpierdolę? No rozpierdolę krwepice, no. Zawsze to jakieś skrzydła są. Zawsze takiś expix. Expo zbieram i mucę ile wlezie, widzowie. Ile mamy tego expa w ogóle? Dopiero co poziom wbiłem, a tu już następny poziom. I to jest kurwa świetna informacja. Jeszcze jakieś nosiono z tego zbieramy. Może własny ogródek będziemy mogli pierdolnąć w końcu wkrótce. Kto wie, tutaj jeszcze jakiś olbrzymi szczur. To 42 minuty, więc powoli muszę się, widzowie, niestety streszczać. To już mi się nie podobało. Co to był kurwa za dźwięk? Żaboludź. A dobra, to ty bobem jesteś. Rozjebany, topielec. Kurwa, ile tu potworów. Skakuje tu. Już nic mi nie zrobicie, chyba. Krwiopijec, krwiopijec, krwiopijca. Chodź tu, rozdupcam cię. Dobra, widzowie, bo ja wam tego nie będę pokazywać, kurwa, chyba. Czy, chyba, że... smuci korzeń, biorę, co nie wezmę, jak wezmę. Bierzemy, używamy potki niestety, musimy zużyć te potki. A i tak są zbyt tanie, żeby je, sprzedawać. Niczego tu nie znajdę. Jednocześnie zbyt drogie, żeby je używać. Tak szczerze, ale no, już wolę użyć niż je sprzedać. To zbyt tanie, jeśli chodzi o sprzedanie. Gdzie my w ogóle jesteśmy, kurwa? My jesteśmy przy tym... Tu są strasznie dużo potworów jest, które mógłbym sobie najzwyczajniej w świecie pofarmić. Tam widzę też coś jest, tylko jak ja tam później wejdę na tą górę? Odpowiedź brzmi, nie mam zielonego pojęcia, dlatego wracamy. Jest tu sporo, o tam jest jakaś wioska, jakiś ten jest, kurwa, tyle miejsc, które chciałbym tu pochodzić i pozabijać potwory, porobić zlecenia. W ogóle jak my wrócimy do miasta, to fajnie, pewnie golda dostaniemy za te wszystkie zlecenia zabójstw. Plus te skóry będziemy mogli sprzedać, jakieś wyjątkowe, nie? Mroźnego tego. Mroźnego wilka, więc też fajnie sianka dostaniemy. Chociaż wolałbym te skóry zachować, raczej wątpię, że mi się przydadzą. Ale może być tak, że w pewnym momencie, słuchajcie, gra mi powie, żeby wykonać legendarną broń, potrzebujesz skóry mroźnego lodowilka. A ja powiem, chłopie, nie mam, bo sprzedałem, jedyne co mam to lodoherbatę. No i będzie przypał. Więc chyba zachowam w sumie. Wyłów rybę, cyk, zawsze to 3 rybki, zawsze to plus 10 golda. Po trochę, bo trzeba zbierać tego golda. Idziemy zabić, kurwa, no te jaszczury to już się nie mogę powstrzymać, widzowie. Szybko, zabić jaszczury, fastem, cyk. 120 golda, 120 expa. Dobra, zrobimy dłuższy odcinek, widzowie. Taki z 55 minut, coś takiego. Idę zabić, obiecuję, zabijam te jaszczury, już więcej nic nie robię, albo jeszcze do lasku musimy się udać. Ten jeden jaszczur już idziemy, chuj z tamtymi jaszczurami. Niczego tu nie znajdę. No i tędy sobie pójdziemy. Tutaj musimy się udać i tak jeszcze do lasu, więc pewnie jeszcze kilka rzeczy będziemy musieli zabić. Nic tu.
Tak, do lasu? Czy nie do lasu? Rozejrzę się tam. No tak, las przy małej winnicy. Mała winnica to jest winnica Rity. Gdzie dokładnie i w które miejsce będziemy musieli się udać? W sumie to nie wiem. Dobra, widzowie. Zatrzymuję tu. Kurwa, przyszedłem tu i zatrzymuję odcinek, nie? Ale zatrzymuję odcinek, bo nie wiem, w które miejsce dokładnie mam się udać. Więc nie chcę wam tu biegać. Jak się dowiem, które, to odczymy. Dobra, widzowie. Przeczytałem, że wchodzimy do lasku za polami dynowymi, gdzie napotkamy szkielety w spalonych chatach. Pozbawiamy się ich, a tutaj jeszcze teren możemy uznać za zaliczony. Później wracamy po nagrodę. Więc tutaj wygląda jak miejsce, do które są spalone chaty, no nie? Więc też trzeba tutaj ostrożnie. Bo tutaj jest napisane, że są szkielety. Pamiętam, my tu oczywiście... Co to są za... To są żabo ludzie? Wyglądają groźnie. Leśna bestia. Dobra. No, chowaj mnie miecza. Znaczy tego, nie miecza, tylko... łuka. Idziemy rozpierdolić ten szkielet. Szkielet wojownik brzmi jak coś, co nie rozpierdolę. Chociaż mam niezły łuk. Może? O kurwa mać. Dobra, misja wykonana, spierdala. Widzowie, ewakuacja, kurwa. Zostaw mnie, szkielecie. Zostaw przecież. Nikt nie pytał, nikt nie prosił, kurwa, co ty robisz? Kto pytał, tak? Zostaw, pomocy, kurwa. Gońcowi Arachsos. O dobra, zbagowany jest. No to się rozpierdalam, bo ekspo za to pewnie twój dostanę. O, jeszcze mi pomożesz. Rura! Dawaj, panie gońcu Arachsos. Tylko nie mów mi, że... No, spadłeś do wody, kurwa. Jest to, widzowie, słaba informacja, bo jak on spadł do wody, to ja nie mam jak wrócić, kurwa. A chciałem z tym gońcem wrócić. Szybko. Zobaczymy, ile ekspo jest za szkieleta wojownika. Chodź tu. I słuchajcie, rozwalamy szkieleta wojownika. Zobaczę jeszcze, co tam jest za update w misji, bo mam nadzieję, że nie będę musiał tam sprawdzić dokładnie tych chat. Ale chyba się i tak tam udam. Czy jest? No to niedużo akurat. Sprawdziłem wszystkie wskazane wytyczne lokacje, pora zdać raport. Zdaje się, że las przy małej winnicy jest trochę bardziej niebezpieczny niż twierdzą wytyczne. Nie umarli to widok, którego zdecydowanie tutaj się nie spodziewałem. Okej. Widzimy się, słuchajcie, kiedy wrócę. Gdzie jest goniec Arachsos? Gdzie jesteś, panie gońcu Arachsos? Kurwa, utonął jebany. Nie wytrzymie, widzowie. Oj, dobra, będę wracał pewnie z buta. Widzimy się, słuchajcie, na miejscu tego. Na miejscu w mieście, gdzie jeszcze oddamy tylko tę misję. Słuchajcie, już wam się staram streszczać odcinek, ale chciałem wam pokazać, że w ogóle tutaj są takie drzwi, które gdzie ma Albin. I ja się dało otworzyć kluczem, ja wcześniej nie wiedziałem, że kluczem, wytrychem, ja wcześniej nie wiedziałem, że tak można. To jest pierwsza sprawa i znalazłem tam skórę pustynnego wilka, więc co ciekawe, możliwe, że gdzieś tu jest pustynia, a jeżeli nie jest, to mamy taką skórę, plus skórę trolla jeszcze znalazłem. Pewnie jest to jakaś rzadkość w gierce, bo są tu takie specjalne, wyjątkowe rzeczy, jak właśnie skóra wilka lodowego, skóra wilka pustynnego. Tyle? A druga sprawa jest taka, że jestem tutaj odebrać nagrodę. Aha. No rację, widzowie. Myślałem, że będę mógł odebrać nagrodę. Myślałem, że to u niego. Bo w końcu koło niego zabiliśmy tego chłopa, nie? Co z kłusem nas strzelał, ale chyba jednak nie u niego. Wracam do miasta. Dobra, widzowie, znajdujemy się już przy gildii kupieckiej. Jeszcze tylko i wyłącznie oddamy misję i zakończymy tu odcinek. Myślę, że fajnie wyszedł ten w miarę odcinek. Musimy porozmawiać z jakimś Garrosem. Ja nie wiem, kto to był, kurwa, Garros. Ja ciągnę te imiona zajebane. Wiem, że dla niego miałem sprawdzić wytyczne, więc raczej ktoś to musi być z gildii, prawda? Kupieckiej. Ale kto to dokładnie był? O. No w sumie to ci sprzedam tą sproszkowaną rudę. Czemu by nie? To jest Dokan. Mogę u niego potrenować. Raczej na razie spasujemy i zainwestujemy w alchemię. Cynamon. Też mogę potrenować, raczej pas. Salazar, mam dla ciebie te koła.
A, nie mam dla ciebie kół. Ty jesteś wędrownym kupcem. Czy ty masz coś ciekawego? W ogóle przy sobie pewnie już patrzyłem 300 razy. Ekstrakty lecznicze, mikstury szybkości masz tylko. No to nie, to raczej spasujemy. Ty? Garus? A, to tobie miałem to. Tak, sprawdziłem. Next level. Trzeba coś w nich zmieniać? Tak. Jeśli chodzi o okolice wieży sygnałowej, wszystko jest w porządku. Ciągle kręci się tam pełno ścierwojadów i w sumie niewiele więcej. Gorzej zresztą. W lesie przy małej winnicy spotkałem trochę szkieletów. Jeśli chodzi o bursztynowe wybrzeże, to zdaje się, że upodobały je sobie morskie węże. Załatwiłem wszystkie, które udało mi się wypatrzeć. Rozumiem. Zadbam o to, żeby instrukcje dla tropicieli zostały poprawione. Dobra robota, Marvin. Dzięki, dobra. Coś czuję, że nie zdążę się napić, tak myślałem. Upolowane bestie. 400 golda. Lodowe wilki. Doskonale. To paskudztwo dostatecznie długo sprawiało już problemy. Trzymaj. Oto twoja ile? Nagroda. Pyk, 200. Doskonale. Bardziej. To pa, trzymaj. Wieść elegancko, co słychać? Mamy mnóstwo roboty, bo sytuacja na dobra, nie obchodzi mnie to, nie mam czasu. Otmar, jak się masz? Nieźle, chociaż... Super, super. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Sander, coś u ciebie było? Ty możesz mnie nauczyć trenować, to nie chcę. Griff, coś u ciebie? Ty masz jakieś w towarach coś fajnego? Nie masz. Kończymy, idziemy jeszcze do Lorenzo zdać jedną relację, właściwie dwie relacje, bo dwie dzisiaj misje też dla Lorenzo przy okazji chyba wykonaliśmy. Witam serdecznie, jak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy zresztą. Lorenzo, hej, słuchaj. Ostatnio przyszedł do mnie Otmar ze skargą na moich końców. Pod zeznaniami widni. Aha, jeszcze to. Dużo gadania będzie. Nie do końca rozumiesz, co i jak tutaj działa. Ale musisz pamiętać, że wierność zarządowi gildii kupieckiej jest ważniejsza od wszelkich kontraktów. Mam nadzieję, że coś takiego się już więcej nie powtórzy. Hej, ty. Ale wkurwiony, co jest? Jeszcze jedną rzecz do obgadania, młody. Ło. Spodoba ci się to, co. A, to dobrze. Jako, że Adelard wypowiadał się o tobie bardzo pozytywnie, to pozwolę mu wcielić cię do jego oddziału. Idź z nim porozmawiać w tej sprawie. Powodzenia na, powiedzmy, nowej drodze życia. Coś się zaśmieje, nie? Podoba mi się to. W latarni morskiej niedaleko bursztynowego wybrzeża spotkałem kilku rybaków, którzy mieli przy sobie paczki bagiennego ziela. Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z przemytnikami. Dobrze. Przekażę to moim łowcom, którzy badają aktualnie tę sprawę. Wciąż czekamy na ich następny ruch i planujemy, jak się ich ostatecznie pozbyć. Jeśli twoja dalsza pomoc będzie potrzebna, to powiadomię cię gońcem. Dobra. Sytuacja na wyspie się pogarsza. Dobra, dobra. Z kimś miałem jeszcze pogadać, ale jak odpowiedziałem Lorenzo o podejrzanych rybatach w latarni, może kiedyś nam to pomoże w wygryzieniu przemytników z interesu. O proszę, czyli ta misja jest strasznie długa, tak? Chyba tak, tanie strażnicy, wygląda na to, że Lewko chciał niedawno zatrudnić do pracy. No tak, tak, z kimś miałem tu pogadać, z kim to było jeszcze? To zamienimy trzy słowa, jest 53 minuty odcinka już, ale jeszcze kurwa nie wycimy widzowie. Ja muszę wiedzieć, co robić na następny odcinek, żebym tu nie stał. To było z Otmarem? Nie, z kimś miałem tu gadać, z tobą miałem gadać, z Garrosem? Garros, słuchaj. Z kim miałem pogadać? Poczekajcie widzowie, zaraz się widzimy. Dobra widzowie, jesteśmy przy Adelardzie. Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. A i owszem, całkiem nieźle się sprawujesz, a gildia nagradza dobrych pracowników. Mógłbym zrobić z ciebie naprawdę dobrego szermierza. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. Cóż, może i całkiem nieźle sobie radzisz podczas zadań, ale wygląda mi na to, łe, że masz dziś szczęści. Potrzebuje ludzi o realnych. Nie, no to my w zręczność będziemy. Kiedy już odpowiednio potrenujesz. Nie, no to nie będę chyba trenować. Chociaż fajną masz zbroję, to wydaje mi się, że odpuścimy raczej tutaj ten wątek. Chyba, że w sumie mamy dużo, pewnie mamy dużo punktów nauki. Moglibyśmy się w sumie nauczyć wodanie bronią dwuręczną. Tak idealnie powinno pewnie styknąć. Do 30% te 20 punktów, ale z drugiej strony ile to zręczności bym mógł się nauczyć.
Dobra widzowie, tu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie, że byliście. Mam nadzieję, że wyszedł treściwy odcinek. Tak mi się wydaje, że w miarę dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Następne misje wykonamy w kolejnym. Do zobaczenia, zostaw lajka, napisz komentarz, zostaw suba, wpadnij na socjale, masz link w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Siemalski. Nara widzowie.